witam bardzo serdecznie, tak licznie przybyłe grono studentów i mamy również nadzieję już pracujących terapeutów na dzisiejszą debatę. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i chcę powiedzieć, że no ogromnie się cieszę, że studenci, stowarzyszenie chcą i pracują od wielu już lat nad tym, żeby wreszcie ten stan uległ jakiejś zmianie. Ustawa została uchwalona w 2001 roku, proszę Państwa. Nic dziwnego, że te różne zapisy, które tam są, są nieadekwatne do rzeczywistości, do aktualnego stanu prawnego, także innych aktów prawnych, które regulują działalność zawodową psychologów, bo takich aktów jest w tej chwili dosyć dużo. W związku z tym właściwie sprawa jest polityczna od samego początku. To nie jest tak, że teraz nagle się stała polityczna. Ona jest polityczna dlatego, że cały czas chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby tak naprawdę nie było samorządu zawodowego. Nie oszukujmy się. Powiedzmy sobie tu w tym gronie, że tak właśnie jest. Pomysły ministra Gowina dotyczące deregulacji zawodów, między innymi do tego też prowadziły, żeby ograniczyć samorządność zawodową chociażby adwokatów, i dlatego nie możemy ciągle mieć tego samorządu, ponieważ od 2006 roku, czyli od momentu, kiedy została wprowadzona w życie ustawa 1 stycznia, cały czas rząd próbuje uchylić tą ustawę. A problem jego polega na tym, że nie można uchylić. Bo tak jak powiedziałam, jest to ustawa regulująca zawód, jest to ustawa ustrojowa, w związku z tym nie może być luki prawnej, tylko jak ją się uchyli, to trzeba coś za to wprowadzić. I teraz co ja myślę, że należy dalej robić? No przede wszystkim spowodować, żeby wreszcie powstała ta nowa ustawa, która zastąpi ustawę, która jest niewątpliwie w wielu miejscach kaleka, bo jest nieadekwatna do aktualnej sytuacji prawnej. To, co w tej chwili wydaje się jest najistotniejsze, to jest doprowadzenie do tego, żeby zakończyć tą paradoksalną sytuację ankiety. Ta ankieta, która pyta, czy zawód ma być regulowany, czy nie, czy ma być samorząd, czy nie, musimy ją wypełnić wszyscy. Jeżeli przychodzę do psychologa, to muszę mieć tutaj do niego zaufanie, a zaufanie buduje się poprzez to, że jest w ustawie powiedziane o tajemnicy zawodowej, jest powiedziane, że musimy zawierać kontrakt z naszymi klientami. Nie nazywajmy ich pacjentami, ponieważ przede wszystkim pracujemy z ludźmi zdrowymi w większości przypadków. Z pacjentami to jest mniej więcej 1/5 osób, z którymi pracujemy. No, jednym słowem, musi być wszystko wyraźnie powiedziane, żeby człowiek miał pełne zaufanie do psychologa. Świadomości Polaków, psycholog to głównie terapeuta, co jest nieprawdą. W związku z tym ustawa powinna chronić i też mówić o różnych obszarach pracy psychologa, dlatego powinna być na wysokim poziomie ogólności. Jeszcze jedną rzecz bym chciała powiedzieć, taką, którą możemy robić na już i teraz. Mianowicie dbać o to, żeby świadomość naszych klientów była coraz większa. Żeby rzeczywiście, jeżeli wchodzą do takiego gabinetu, w którym po drugiej stronie jest fitness, to żeby wiedzieli, że to nie jest w porządku. I to już jest po naszej stronie i to możemy robić od zaraz. Jeżeli w tym momencie zaczniemy zbyt mocno różne alternatywne pomysły zgłaszać, to tak naprawdę osłabiamy wejście tej ustawy. Odczepmy się od psychologii. Psycholodzy klinicznie robią sobie swoją ustawę, psycholodzy przemysłowi robią swoją, psycholodzy wychowawcze robią swoją. Było mnóstwo innych wątpliwości, pytań. Pani przewodniczącej należy się medal za to, że potrafiła z tego, nie polityka, to nasze środowisko w dużym stopniu nie potrafiło się zorganizować i nie doprowadziło do tego finału. Nie wierzę w to, żeby pan minister cokolwiek jeszcze przez te 2 lata zrobił, chociaż akurat taki moment polityczny jest, że mógłby zrobić.
My za mało robimy, żeby ludziom pokazywać, czym powinna się psychologia zajmować, a czym zajmuje się szarlatanerię. Myślę, że spora część energii, którą poświęcamy na wewnętrzne, środowiskowe spory, mogłaby być przeznaczona na silną, zdrową edukację osób w Polsce. Ona zmieni jedną ważną rzecz. Nasi klienci będą się czuli bezpieczni, bo będą mieli się gdzie poskarżyć. W tej chwili sytuacja jest taka, że można pójść do sądu powszechnego. A kto pójdzie do sądu cywilnego skarżyć się na psychologa, kiedy to jest słowo przeciwko słowu i właściwie nie wiadomo, kto miałby tutaj sprawę rozstrzygać.